Hej, 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 dobry dzionek, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Going Medieval. I tak, mamy 11 dzień zimy. Jest godzina druga. To znaczy, że przed nami ten i następny dzień i koniec zimy. Więc w sumie możemy od razu zabrać się za... Tak jest. Obsiewanie pól. Myślę, że jak ściągniemy sobie teraz markerki nie obsiewaj, tagi nie obsiewaj z tych pól, to się nic nie stanie i spokojnie oni będą mogli rozpocząć siewy. Wszystkie? Chyba wszystkie. Dobra. Przy czym to nie jest koniec, bo jak widzicie, tutaj są pewne takie nieregularności. Spowodowane jest to tym, iż tu jest twarda gleba. Przed pokryciem śniegiem tego obszaru nie zdążyłem streformować go w pełni i właśnie zostały tutaj takie nierówne poletka, tak? No ale dobra, nierówne poletka są, aczkolwiek nam bardziej zależy teraz na tym, żeby z tych nierównych poletek coś nam urosło, ale oprócz tego, żeby można było coś tutaj zorganizować. Więc zwiększymy sobie te obszary. Pomiększymy sobie kuchnię. Może troszeczkę w banalny sposób. Zrobimy to po prostu wyznaczając takie coś. No i... Zrobimy to od razu z cegły. Może wymienimy ten cały materiał, jaki jest tutaj użyty. Tak, tu jest drewno. Wymienimy go po prostu na... wapienną cegłę, ale oprócz tego przydałoby się poczynić kilka kwestii związanych z obronnością, bo jak widzicie mamy pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o tutaj kwestie obronności i chyba nam zaczyna brakować żelaza. Tak coś widzę. Więc ja sobie tutaj pułapki strzelę i zaraz zobaczymy, o co chodzi. Nie rób. Dobra. Nasza kuźnia. Czy my produkujemy żelazo? Bezczynność. Na czym? Na żelazie. Przemóż to. Żelaza mamy od groma. Ale coś blokuje to. Czyżbyśmy nie mieli... A. No nie, no mamy kijki. To czemu tutaj nic się nie dzieje? Osmut? Rozpal mi tutaj. Bo potrzebujemy żelaza. No zdecydowanie potrzebujemy żelaza. Po pierwsze, mamy części. Tak, mechaniczne, ale bo tak, Osmund zajął się produkowaniem tych części, zresztą jak widzieliśmy, mamy tych części 11 na 13, więc moglibyśmy postawić 11 pułapek. 2, 4, 6, 8, 10 i 11. Dobra, to sobie odpuścimy i to sobie odpuścimy, tak samo jak to. Halo. To. I to. I zobaczmy. Mamy 6 i mamy 4. Czyli 10. Będziemy mieli zablokowaną z tej strony względnie killboxa. Będzie jeszcze tylko kwestia związana z tymi drzwiami. Żeby coś z tym zrobić. Jakiś porządek. I porządek z tymi ciałami. Bo leżą tutaj porozwalane i źle o nas świadczą. Dobra, dobra. Lecimy dalej. Marmuru pewnie mamy, czy tam wapienia. Mamy naprawdę malutko. Właśnie, bo tu są jeszcze pułapki. Metalowe pułapki. Anuluj może. Po prostu nie róbmy tego na razie. I tak, jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj sprawa. To jest srebro. Sztabka stali. Dobra, sztabki stali teraz nie chcemy. Chcemy móc rozbierać rzeczy. Tak.
wszystkie rzeczy, ale modyfikacje wprowadzamy tutaj, żeby do każdej kategorii jakości była ta zasada, ta reguła, że poniżej 40% idzie po prostu do niszczarki. Bo to zrobiłem źle, tak. To zrobiłem zdecydowanie źle, że ja nie wiem, jakimi kryteriami wtedy się kierowałem, to takiego blackmaila dostałem dosłownie na głowę, ewidentnie, że ustawiłem to, że tylko tej najgorszej jakości będziemy brali pod uwagę. Chociaż fajnie byłoby, gdyby można było w ogóle niszczyć tej najniższej jakości rzeczy, tak żeby nie musieć ich przechowywać. No ale zróbmy to tak, jak jest teraz, będzie casy, myślę. Kolejna rzecz to... tak, tu jest wszystko w porządku ustawione. I zobaczmy tutaj. Tutaj też. Tylko zwiększmy to na 40%. Tak, zaszalejmy. Niech będzie 40%. Żeby, wiecie, tej lepszej jakości broni były u nas przechowywane. Znaczy lepszej. No, jakiejkolwiek jakości broni były przechowywane u nas. A szmelc po prostu będzie rozkładany na surowce wtórne. Okej, okay, dobra. Sfermentowany sok owocowy. Aczkolwiek my nie mamy chyba krzeszków, bo to są zioła, to są buraki, to są pola kapusty i to jest marchew, ale to są rozpłodówki i tutaj jest czerwona porzeczka, ale tej czerwonej porzeczki nie mamy wcale. O, dziczek. Męski. A spróbujmy go oswoić. Zróbmy może z niego świnie. Knura, tak? I tutaj były też gdzieś jakieś... O, tu są dziczki. Może żeńska? Dobra, to są męskie. Spróbujmy je oswoić. Męska i jedna żeńska. O, niedźwiadek. Cześć, niedźwiadku. Jak się masz? Okej. Okay. Zdjęcia porobione. Przydałby się jeszcze jedną lochę znaleźć jakąś. Tak, żeby wiecie. Żeby to miało ręce i nogi, bo jest tyle kurczę knurów. Na jedną lochę. Że to wiesz, aż... No wiecie, aż dziwnie wygląda. Ale nigdzie nie widzę tutaj, żeby były jeszcze jakieś dziczki. To są jelenie. Okej. Okay. Dobra, to odpuścimy sobie w takim razie. Niech spróbują. Bo tego oswojenie tego niedźwiedzia... No. Ha. Byłoby. Zobaczmy, czy mamy w ogóle kogoś, kto mógłby się tego wyzwania podjąć. Hodowla zwierząt. No niby ma zapał, tak? Mrygnęło, że jest zapał. Ale... No nie, 21. Nie, nie. Zdecydowanie nie. Ten niedźwiedź by go zeżarł na śniadanie. Jeszcze zanim Kipi by nasz Bart do niego zdążył podejść. Tak więc... nie. Wykluczone. Dobra. Zbierzmy sobie może te rzeczy. Ten wapień. Kurczę, co tu się dzieje? Zabierz ją. To coś, cokolwiek to jest. Wygląda jak łasica. To jest drewniana podłoga? Co, proszę? A to w takim razie gdzie, co z tą ramą? Jezus Maria. Wiecie co? Dajcie mi chwilkę. Dobra, ja tutaj nie jestem w stanie nic zrobić. Wkurza mnie to, że jak przejeżdżam... O, może zrobię wam turnę. Żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. Okej. Okay. I teraz... O, widzicie, jak skoczyła? I teraz przejadę znowu kawałek. I poskoczyła. I zeskoczyła. I poskoczyła. W starej wersji jest to tak, że on po prostu jedzie... I robi du-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 du jak po torach, nie? Tutaj jest coś takiego, że czas... musi jakiś czas upłynąć, zanim on zeskoczy z urwiska, tak jak teraz.
Ale to mnie tak wpienia, niemiłosiernie wpienia, jak coś chce coś pokazać i nagle mi kamera, ups, tak jakby ona nie mogła być dostosowana do warstwy, tak? Ona jest dostosowana do warstwy, nie? Ona się obniża w zależności od tego, jaką warstwę mam, ale jak jestem na powierzchni i mam na przykład w pełni budynki, to ona nie powinna w ogóle reagować. O, a ona reaguje. Patrzcie. I zeskoczył. I podskoczył. Dobra, mniejsza o to, bo ja się będę triggerował i skupiał nad tym, a tutaj trzeba grać. Mamy dwie bramy do postawienia. Tak, jedną i drugą. Bo, no, niewesoło. Oj, niewesoło. Plus pułapki. Tak, te pułapki muszą powstać. Ale żeby one powstały, to musimy wysłać tutaj kogoś. A kto jest najlepszy z... rzemiosło. Nie ma nikogo takiego. Osmund. Oj, Osmund. Idziesz na rzemiosło. Lecisz mi z tym robić. Gdzie jesteś, Osmund? Nie migaj się od roboty. Nie migaj się od roboty. Swoją drogą, jak uda się Kipiemu dorwać... O! Widzę, że Kip jest znokautowany. Okej. Zobaczmy w ogóle, czy on może się zająć oswajaniem. Czy on ma taką... Hodowla zwierząt. No ma na jedynce. To w sumie mógłby się zająć tym ewentualnie. Spróbować oswoić te dziki. Tak, żeby nasz osiołek, który chwilowo jest na nic... Trzymam go po to, żeby móc potem ewentualnie wysłać jakieś karawany. Miał towarzystwo i nie musiał sam podjadać tych ogromnych ilości słomy, które nam zalegają w stodole. Tak, swoją drogą, idealny sposób na spożytkowanie nadmiaru słomy. Załatwi sobie osła. Okej. Dobra. Jak tam naszemu rzemieślnikowi Osmund? No tak. Dałem im sianie. Pewnie dopiero poszedł się rozerwać. Ale szczerze mówiąc, jestem zadowolony. Przez jakiś czas, że tak powiem, pracowałem nad pobocznym takim projektem, który za jakiś czas pojawi się na kanale. I też jest to pewnego rodzaju zarządzanie osadą. I tam brakowało mi takiego typowego Rimworldowego vibe'u z sterowaniem postaci. Odświeżające jest takie, wiecie, odejście od tego i móc po jakimś czasie wrócić do tego na świeżo. Tak. Inaczej się wtedy na to patrzy. Te mechaniki wtedy tak nie denerwują, jak czasem. Dobra. Na produkcję. Osmund. 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 Dawaj, gościu. A czemu ty lecisz tam? Okej, dobra. I... rozbieranie metalowych rzeczy. Tak? Tak, poniżej 40. Dobra. A nie. Takie jakieś to dziwne. Okej. Okay. No mniejsza o to. Musimy tą stal zdobyć. No i mamy 6 godzinę. Reszta osady wstaje. Osmund zarwał nockę tak naprawdę. Ale myślę, że się to opłaci. Przynajmniej jedno skrzydło będziemy mogli sobie tutaj postawić. No ale dobra. Mamy badania. Całkiem sporo już ich mamy. Zostały nam ostatnie 3 tiery, gdzie praktycznie kończymy. Weźmy sobie wytwarzanie lodu. Troszeczkę powiem wam, że strasznie szybko idzie to
opracowywanie nowych technologii, nie nadążam ich wdrażać i tak troszeczkę, wiecie, na pałkę to wszystko wygląda, bo powinienem tak naprawdę opracować tę technologię w badaniach, a potem ją powoli wdrażać w życie naszych osadników, tak żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy mogli wykorzystywać ten potencjał, jaki zyskujemy dzięki badaniom i tworzeniu zapisków. Okej. Widzę, że tutaj tą skarpę praktycznie już ścieli. Plus wycięli to. I sporo wapienia jest. Świetnie. Więc to jest na plus. Będziemy mogli dokończyć kuźnię. Tylko moje pytanie brzmi... Co z tym żelazem? Opał? No są kijki. Ale tych kijków... kijków nie mamy zbyt wiele. Dobra, myślę, że... Ten stos węgla... Nadszedł czas na niego. Z powodu głód? To co jest? Czemu sobie po prostu nie zje? Okej. Może chwila po prostu słabości? No ale dobra. Dobra, badania są. Kuźnia się powiększa. Wapień też się pojawia. Okej. Jak to pięknie odcięte jest. To jest wapień? Piach. A to? Wapień. Czyli co? Tu jest wapień. I tu jest wapień. A tu już jest dalej piach. Dobra. Tu mamy ogromne złoże węgla, tak samo jak tutaj i troszeczkę tu, więc w sumie, że tak powiem, sumienie mnie nie zeżre w całości, jeśli po prostu będę wykorzystywał to. Osmu? Co oni się tak wszyscy zbuntowali? Dobra, tu 5 dni potrzeba. Dobra, zobaczmy, co się im dzieje. Drodzy Państwo, w czym tkwi problem? W wyczerpaniu. Dobra, osmut to zły przykład. Brak obrządków religijnych, no bo ty bractwo dębu jesteś, nie? Grateron? Co tego teren będziesz teraz robił? Rozkład zajęć śpi. Dobra. Tak. Ludzie wstają. Mamy komunikat wiosna, ale ja go po prostu pominę. Nie będę go czytał, bo jest już de facto drugi dzień tej wiosny. I to się troszeczkę mija z celem. Za to wiem, co zrobimy. Zrobimy sobie Eucharystię. Odpalimy. Ściągniemy na nią wszystkich. Tak. I teraz tak. Punkty jakości wydarzenia 235. Przyjemne powinno być. Powinno trwać 1,5 godziny. I gdybyśmy mieli chleb i wino, to mielibyśmy jeszcze dodatkowe bonusy. A tak to mamy minus. Ciekawe. No dobra. Wszyscy byli powiedzmy to dysponowani, więc nie powinno być z tym większych problemów. Odpalamy. Dajecie! Emma. Gdzie jest Emma? I leci Emma. Hildet? Hildet za nią. No. I tak ma być. Jeszcze Gateron. A gdzie jest Aiden? Tu jest Aiden.
Wszyscy na miejscu. Emma? Gateron? Hildyd? Joama? Karola? Kipi. Kipi! Kipi, bo tylko na ciebie czekają. It was at this moment he knew. He fucked up. Ja pierdzielę. Ja nie wierzę w to. Czekajcie, czekajcie. Nie. Tak nie będzie. Okej, okay. Cofnęliśmy się troszeczkę. Mamy dalej drugi dzień, ale mamy północ. Irytacja sięgnęła zenitu. Apogeum wręcz zdenerwowania. Bo... W sumie development build. Okej, okay, dobra. Hamulce, ślady hamowania. Niech będzie. Niech wam będzie. Ale w takim razie, żeby to miało ręce i nogi, nie? Dobra, niedźwiedź sobie poszedł. Dobra. To no, my musimy iść na wojnę. Na wojnę my musimy iść. Zarówno przy tym przy tych wydarzeniach, jak i przy tych wydarzeniach, nie? No a to wychodzi. Znaczy, mnie to nie przeszkadza, nie? Ja dobrze rozumiem wczesny dostęp i jeszcze development build, tak? Ale musicie zrozumieć, że jak ja się irytuję na jakąś mechanikę, no to chyba naprawdę już musi być totalnie źle. Dobra. Idziemy na wojnę, proszę państwa. Idziemy na wojnę. Idziemy na Eucharystię. Wszyscy na Eucharystię. Co jest? Czemu ja ich nie mogę? Teraz. No. Tryb bojowy. Wszyscy na Eucharystię. Stawić mi się tu jak jeden wąż. Kurczę, ten Kipi z tą tarczą. A tu? Gateron? Gateron? Jak tyś się tam znalazł? Co ty tam robiłeś? To ja nie wiem. Dobra. Tak. I zorganizujemy akcję. Tak. Teraz, proszę państwa, wyznaczamy wszystkich. Tak. Potwierdzamy. Wszyscy byli dostępni. Tak. Przyszli z własnej woli. Tak. Punkty jakości wydarzenia 235, czyli przyjemne. Tak. Lecimy. Wszyscy na miejscu? No i proszę bardzo, działa. A jeden smoli gdzieś z tyłu. Okej. Okay. Wszyscy się mądlą. Okej. Okay. Jest git. Jest git. Dobra, ta wiosna. Osadnicy są wyczerpani. No Osmund jest wyczerpany, no wiem, no. Wiem. Chopa wymęczyłem. Część się bulwersuje. No zobaczmy, jak głęboki jest to bulwers w ich wykonaniu. Widziano zwłoki człowieka, to, że pozbawiono obrządów, to, że brzydkie ubranie. Przyjemna Eucharystia. Przyjemna Eucharystia. Minus 4. Ja pierdzielę. No, fajnie. Przyjemna Eucharystia. Minus 4. Dobra. Ale... Czy... Kurczę, powiedzcie wy mi. Czy uczestnictwo w takiej Eucharystii na poziomie przyjemne w jakikolwiek sposób wpływa na jego dziennik? Na temat zwykłego uprzejmości z Osmą, który wydał się zakłopotany. To nic. Pełen. Drugiego dnia wiosny, 56. No nie, nic w dzienniku nie jest powiedziane w związku z tym. Ale na pewno ma to jakieś odzwierciedlenie w jego odniesieniu do wiary, tak? Wróćmy może do clue.
To znaczy, do tej kuchni, przynajmniej kuchnię chciałbym dzisiaj zrobić. Wiem, że może być to trudne. No, kuchnię i naprawić te bramy. O dobra, jedna już jest naprawiona. Jeszcze druga, ale mi wkurza to przeskakiwanie kamery. Pięć żelaza. Dobra. Aiden? O, Aiden się postarał. A czy Aiden ma tutaj zrobione jako ta Kateron i Aiden, ale na kowalstwie. A, bo tak, jest tutaj zaznaczone, to nie jest rzemieślnictwo, tak, no w przypadku Osmunda zaznaczyłem, tylko jest to kowalstwo. No dobra, dajmy mu rzemieślnictwo, rzemiosło w sensie na jedynkę i kowalstwo również, żeby też pracował w tej kuchni. To mi zamknij, bo to jest error, entity error, tak, czyli pewnie problem z możliwością dotarcia do jakiegoś bohatera bądź NPC-ta w miejsce. Okej. I zasypmy to. Dobra, tu jest rów wykopany i wszystko będzie cacy. No ale dobra. Ja pamiętam też, że tutaj coś robiłem. Że robiłem tu coś w związku ze zbrojownią. I chyba to chcę zniszczyć. Tak mi się wydaje. Że to będę chciał zniszczyć. To również. I ten mur tu pociągniemy dalej do takiego narożnika. I go po prostu tutaj wkleimy. I tu sobie postawimy stację. Tak więc to sobie skopiujemy, żeby nie majtać po interfejsie niepotrzebnie. Tak. I skopiujemy sobie również i podłogę. Na wszelki wypadek. Okej. Tu drewniana. W sumie nie powinno się nic stać. Tylko teraz tak. No to ci dopiero. Żądanie haraczu ze strony frakcji filozofowi ładu naturalnego. Opieracie się intruzom, odmawiając ich żądaniom. Co? Jak? Odmawiając im żądaniom? To pojawił się tu jakiś komunikat o tym, że ktoś ode mnie chce haraczu. A to ci dopiero. Ja tego nie zauważyłem. No dobra, no najadą na nas za 3 godziny, więc w sumie jest 19. Wygodnie wszystkich ludzi do spania. No o 20, tak? O 20. Prześpią się 2 godzinki. Dobra, 20. No. Do spania. Okej. Osmund i Emma. Mam 2 zbłąkane dusze. Emma jest łucznikiem, Osmund jest oszczepnikiem. Ale ten łuk to jest tragedia, tak naprawdę. Dobra, przyjdą od tej strony. Szkoda tylko, że pułapek nie udało się zamontować. Dobra, ale widzę, że pomimo tych próbek przeróbki wciąż mamy stabilną bramę. Dobra, weźmy naszych ludzi. Są od takiej strony, że... O, Emma się nawet upamiętała. Niech przybiegną tu. I tak. Kipi i Hildet na dół. A Osmund by się przydał, żeby ich wspierał ewentualnie. Wiecie, jako tak zapasowy. I tak. Jama? Jama. Chodź tu.
Ojej, już zaczyna się. Już przyleśli. Skąd będą czekać? Tu jest. Czy ty masz kuszę? Tak, masz kuszę, to zdjąć go szybko. Aiden? Aiden, co ty wyrabiasz? Ty masz na nich wizję? Wyglądasz, jakbyś chciała do nich strzelać. Czy ten kusznik rozwalony? O nie. Nie jest rozwalony. A, bo to safe. Tutaj taki troszeczkę kipisz się nam zaczyna robić. Co jest? Dobra, tankowny kusznik. Tutaj. Okej. I nasi bohaterowie. Kipi. Nabra na drzwi. I Kindred również. Osmund się opamiętał. Świetnie. Chodź tu, Osmund. Dobra, w sumie może wykończmy najpierw łuczników. To nie jest taki zły pomysł. Tu całkiem ładnie sobie poradzili. O, no tak, w sumie z asekuracją Joamy. I został jeszcze jeden. Karl. Okej. No, z tej strony to będzie trochę cięższe. Dobra, skupcie ogień. O, właśnie tak, o, właśnie tak. Trafcie go, błagam was. Dobra, ten jest wykończony i jeszcze jeden. Jak tu im idzie? Pokażcie mi bramy. Bramę. Dobra, tu jest full. A tu? Tu zeszło już 40%. I 60% bramem. Dobra. A co tu się wyrabia? Co oni tak dziwnie świrują? Dobra, mniejsza o to. Wykończcie go, wykończcie go. Jak go wykończycie... O, świetnie, idealnie. Teraz tu. A ty... No nie, 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 nie. Oni krwawią niestety. O, wiem, co tu się będzie działo. On odchodzi. Ich lurkuje. No właśnie. Dobra. Atakujcie. Okej. Teraz tego. Czemu tak dziwnie biegniesz, Karola? Dobra, chodź tu, Karola. W sumie może nie masz wizji na to. Dobra, teraz wy. Okej. Ubić ich jak najwięcej. Póki są jeszcze tacy, widzicie, niepewni, bo tak, ta zasada, o której mówiłem, że jeden bohater na jedną kratkę ma tutaj, ma również tutaj i zastosowanie. Oni tu głupną, oni widzieliście, zaczęli niszczyć tą bramę, ale to zaczęli niszczyć tą bramę, dlatego że nie mieli dostępu tutaj. A więc to jest plus. Tego. Okej. Okay. Aha, aha.
Chyba ich wszystkich wybijemy. Czekajcie, żadnych pleców nam nie robią? Nie. Aż zbyt łatwo to poszło. Zwycięstwo. Pięknie. Świetnie. Zwyciężyłem filozofów ładu naturalnego. Pokonała mnie tylko Eucharystia, nie? Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Dobra. Piękne trafienie z daleka, ale no niestety... to za mało. To trochę za mało. Kipi jak ki. Dobra, odpuśćcie już im. Opatrzyć się, dojść do siebie. Co ty, kipi, robisz? Tak. To. Zezwól na wszystko. Szybki transport. To też szybki transport. To też szybki transport. Dobra. Dobra. Straciliśmy tylko bramę. Ale to tak po całości straciliśmy tą bramę. Nie czarujmy się. To jest wiklinowe drzwi. Nie wiklin. Żadne wiklinowe drzwi. Wzmocnione drzwi. O tak. Tu. I tu. Właśnie tak. Pułapek nie mieliśmy jeszcze. Pułapek nie mieliśmy. Ale wykończenie tych łuczników to był dobry plan. Całkiem zacnie wyszedł. A, widzę, że tutaj też się zabrali. A, dlatego tam potem stało na wieży. A właśnie, i tak, te fortyfikacje, które tutaj mają miejsce. W sumie chyba tak będzie dobrze. Chyba tak będzie dobrze. Trzeba byłoby jeszcze tylko wziąć i... adekwatnie z tej strony. Tak, tylko... troszkę się rozmijam. Tak. Więc co? Nie, to tak nie. Więc co? Te... odpadają i tutaj od razu idzie tak. Nie? Jakoś tak. No dobra. Może i tak być. Może i tak być. Tutaj troszeczkę... w sumie nie wiem, co o tym myśleć. W sumie nie wiem. Okaże się, jak to wszystko będzie działało już wkrótce. I ta nieszczęsna kuchnia. Kurczę, skończyłbym ją dzisiaj. Naprawdę, skończyłbym ją dzisiaj, gdyby nie fakt, że nas zaatakowali. To mocno pokrzyżowało mi plany. Zniszczcie to. Godzina 16. Trzech się kuruje, trzech pracuje i jeszcze jeden gdzieś powinien być. Nie. Dwóch nawet, gdzieś coś powinno być. O, proszę bardzo, jest. Hildet. Dobra. Dobra, to zniszczmy też. Okej. No tak. Zapominam się czasem. Okej. I na razie temu... co, ja nie mogę tak po prostu zaznaczyć? Nie mogę. Temu powiedzmy basta. Bez drzewa. Dobra. Murki muszę osobno. Że tak powiem, powiemy mu zaczekaj.
Albo anuluj. No, anuluj też może być. Dobra. Zaczekaj. A mamy tą jedną kratkę, znaczy dwie kratki. Tak? Więc myślę, że z tym problemu nie będzie. A dokończymy sobie na spokojnie tą ścianę. Jak zburzą tylko tą, to wstawimy tutaj ścianę i postawimy dach od jednej do drugiej strony. I wtedy te krótsze już nie będą nam robiły żadnej różnicy, bo dach będzie się opierał na belkach o ścianach dłuższych, na ścianach dłuższych. Więc tak, nawet jeżeli byśmy nie wymienili tych drewnianych frontów, to potem moglibyśmy to na spokojnie zrobić. A wiadomo, drewno, które tutaj będzie wykorzystane z demontażu, zrobimy z niego podłogę i będzie cacy. Okej, okay, 6:00 i jak widzicie, kurczę, komunikat za komunikatem. Nie wiem, kurczę, skąd to się bierze. Powód widział zwłoki człowieka. Osmund? Naprawdę? A, no tak. Ja tu dostawiłem stację. Ale kurczę. Zatrzymajmy to, bo jeszcze spalimy sobie zwłoki naszych ludzi. Chociaż naszych ludzi raczej nie będzie tu. Palki kami i tylko zwłoki przeciwników. Okej. Okay. I kijkami. I tak samo tutaj. Kiki i tylko zwłoki wroga. Okej. Okay. Powinno być w porządku. Tak, na jednej stacji kremacyjnej raczej nie ujedziemy zbyt daleko. Osmund. Normalnie. Delikatny chłopcze mój. Zobaczmy, jak tutaj się mają sprawy. Jeszcze 2 dni, żeby zorganizować jakąś lepszą uroczystość. Może do tego czasu uda nam się zdobyć alkohol? Byłoby fajnie, nie? Postawmy sobie tutaj tak i może dach. Spływ wapiennych. Drewniany dach. Niech to będzie upgrade. Okej. I kurczę, wbrew pozorom, mogę postawić drewniany dach, ale nie postawiam go, bo nie będą wybudowane ściany. No ale dobra, myślę, że plan został już, że tak powiem, klepnięty, jak to będzie wyglądało. Jeszcze mogę zlecić im wyburzenie tej ściany i zlecenie im posadzenia drewna na podłodze. Zobaczymy, czy to zrobią. Chciałem, żeby możliwie jak najszybciej to zrobili. A jeden oczywiście pobiegł pozyskiwać kolejne sztaby metalu, bo no, schodzi nam to jak woda. Jak woda. Z każdym atakiem. 15 sztab. Czyli na jedno skrzydło 15 sztab. 15. 10. No to tu mamy 20. 40. i 60 w przypadku, kiedy wszystkie drzwi zostały zniszczone. No to jest sporo. Jest sporo. Okej, okay, dobra. Tutaj jest zrobione i posadzka. I teraz tak. Tak sobie myślę, że butchera można tutaj wstawić. Albo i nie. Inaczej. Butchera sobie wstawimy tak, a kuchnię sobie wstawimy tak. Tylko tak. Szybki review, co i jak. Na pożyt kolejnego odcinka.
żeby potem nie było. I tutaj w sumie wstawimy też sobie stację browarniczą. Tak. Myślę, że podobnie dwie. Jedną tak, drugą tak. Trzy dziki. No i dobra. Całkiem nieźle. Może sobie przedłużymy także, albo w sumie zostawimy tę stację w ten sposób. Zobaczymy. Na razie tak to się prezentuje. Oczywiście do finalizacji tego projektu jeszcze trochę nam brakuje, ale spokojna głowa. Już w następnym odcinku myślę, że to klepniemy. A na razie to tyle. Tak więc jeżeli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczanych przeze mnie filmach, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie walnąć w dzwona, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeżeli chcielibyście wyrazić swoją opinię w inny sposób niż przy pomocy łapek, to śmiało, sekcja komentarzy należy do Was. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I do zobaczyska, ludziska. Hej, hej!